Cześć wszystkim! Dzisiaj będzie banalny przepis na pierniczki z mąki owsianej słodzonej erytrolem. Jest to taka wersja trochę lżejsza dla osób, które mają dietę o niskim indeksie glikemicznym. Ja już przygotowałam swoje ciasteczka wcześniej, są mega dobre. Już je próbowałam, także teraz je schowałam do pudełka, włożyłam kromkę chleba, żeby one trochę zmiękły. Mają taki posmak tradycyjnych ciasteczek, takich dość twardych. Są naprawdę mega fajne i w jednym takim ciasteczku jest 35 kalorii tylko, także są mega proste do przygotowania, szybko się je robi. Jedynie czego nie zrobiłam jeszcze, to ich nie ozdobiłam, także jeszcze można zrobić tutaj fajną dekorację. No i zaczynamy. Jako że do świąt już jest bardzo blisko, postanowiłam przygotować takie zdrowszą wersję pierniczków, która będzie słodzona erytrolem i to będzie taki właśnie zamiennik. Plus do tego użyjemy mąki owsianej, to są zmielone płatki owsiane, które zmieliłam sobie wcześniej. I do przygotowania tych pierniczków potrzebujemy mąki owsianej, sody oczyszczonej, przyprawy do piernika, 2 łyżek miodu, erytrolu, jajka, i mleko, więc zaczynamy. Krok pierwszy, wsypujemy do miski szklankę mąki. Następnie dodajemy 10 g przyprawy do piernika. Ja mam taką właśnie z mega fajnym składem, która ma właśnie cynamon, gałkę muszkatołową, kolendrę, imbir, koper, goździki, ziele angielskie, anyż, pieprz i kardamon, czyli bez zbędnej mąki i cukru. I tutaj wsypię 10 g. A już wsypię całe pudełko. Teraz wsypię pół szklanki erytrolu, który sobie już odmierzyłam i zobaczymy, ile to gramów. To jest 73 g. I do tego pół łyżeczki sody oczyszczonej. Dodajemy 2 łyżki miodu. Wyszło 40 g. Wbijamy jajko. I całość wymieszamy. Żeby pierniczki miały taki maślany posmak, dodamy 1 łyżkę masła prawdziwego. Najlepiej, żeby było miękkie, wtedy będzie się lepiej mieszać. Chociaż to będzie 1 łyżka. Czyli 15 gramów. I całość musimy ładnie zagnieść ręką. Masę już mamy gotową, ugniecioną. Ja to wstawię na 10-15 minut do lodówki. W międzyczasie rozwijamy stolnicę. Ja mam taką fajną stolnicę silikonową, bardzo fajnie się ją myje szybko i żeby nie było brudno. I posypujemy tą mąką. Użyję mąki kukurydzianej, ale możecie użyć dowolnej mąki. Ja po prostu, mi się skończyły wszystkie i owsiane już też nie zblendowałam tak dużo, także posypię sobie tutaj taką. W tym roku nie zaopatrzyłam się w foremki, dlatego będą ciastki i aniołki. Ciasto już wyciągnięte, wyciągamy je. Podzielę sobie na 2, żeby było łatwiej. Tak wygląda pierniczek.
Te zrobiłam trochę grubsze, także sprawdzimy, jakie lepsze, czy grubsze, czy takie cieńsze. Wydaje mi się, że te grubsze będą lepiej i też się lepiej je wyciąga. Tak się prezentują jeszcze nie upieczone ciasteczka. Zrobiłam dwie wersje, takie grubsze, nie wiem czy tu widać dobrze, i też takie cieniutkie, ale wydaje mi się, że te grubsze będą o wiele smaczniejsze, także na pewno dam znać, jak już będą upieczone. I teraz pierniczki wstawiamy na 180 stopni na około 10-15 minut. Pierniczki są już gotowe, wyszły idealne, zaraz pokażę. Ciasteczko wyszło takie, ma taką fajną konsystencję i ja już jedno spróbowałam, więc musiałam najpierw zobaczyć, czy jest pyszne. I są mega ciekawe w smaku, mają posmak tradycyjnych pierniczków, jednak konsystencja płatków owsianych jest taka dość wyczuwalna, dlatego tutaj polecam dobrze zblendować płatki owsiane lub użyć mąki owsianej. Tutaj zamiennie można użyć także mąki razowej dowolnej, może być gryczana, może być żytnia pełnoziarnista albo pszenna pełnoziarnista. I one wyszły naprawdę fajne. Jest naprawdę posmak prawdziwych pierniczków, są idealne. Myślę, że do tego można by było zrobić jeszcze jakąś fajną polewę. Także polecam każdemu przygotować takie pyszne pierniczki. Jeszcze mam uwagę, żeby piec jednak te grube ciasteczka, bo te cienkie troszkę się przypaliły, bo one miały niejednakową temperaturę, w sensie te szybciej potrzebowały, te dłużej. I jeżeli chcecie, to róbcie albo cienkie, albo grube, żeby nie mieszać. I te grube są o wiele, wiele lepsze, bo są w środku takie mięciutkie. Są naprawdę pyszne, także myślę, że wyszło ich naprawdę dużo, chociaż zrobiłam z połowy porcji, więc jeżeli chcecie zrobić większą ilość jakichś ciasteczek, to polecam zrobić z podwójnej porcji, ale na sam początek lepiej zróbcie sobie z takiej jak ja, żeby wypróbować, czy w ogóle Wam będą smakować, a myślę, że na pewno będą smakować, chociaż jeszcze tutaj taka sugestia, że możecie zrobić z podwójnej porcji, zrobić je trochę większe, na przykład takie okrągłe kółka i zawiesić na choince, więc to będzie... Nie dość, że będzie pachniało choinką, to jeszcze pierniczkami. Także polecam każdemu do przygotowania. Jeżeli przygotujecie, koniecznie oznaczcie mnie na Instagramie.